Dzień dobry, proszę Państwa, z trasy wakacji z Konfederacją, ale niestety ze smutnymi wiadomościami. 1 sierpnia 125 ratowników medycznych wypowiedziało umowy w Białymstoku. To jest prawdziwa tragedia. Już i tak system ochrony zdrowia leży i kwiczy. Kolejne oddziały się zamykają, a to jest prawdziwa tragedia. A wymówili oczywiście dlatego, że od lat nie mają podwyżki, jeśli chodzi o swoje kontrakty. Dlatego moja krótka wiadomość do rządzących. Zacznijcie porządkować sprawy kraju, nie podnoście podatków, podnieście pensje w ochronie zdrowia i ją wreszcie uzdrówcie, a nie zajmujcie się wyłącznie waszymi własnymi brzuchami i podnoszeniem swoich uposażeń. Dziękuję.